Cześć, jestem Adrian i dzisiaj, klasycznie, na koniec miesiąca, a tak właściwie na początek następnego miesiąca, podsumowanie poprzedniego miesiąca. Próbowałem opróżnić nos i uszy mi się zatkały. Próbowałem ziewnąć, bo ostatnio zadziałało, ale tym razem nie udało mi się ani ziewnąć, ani tego pokonać. Okej, więc wczoraj w sumie napisałem, że tak nie do końca jestem na siłach jeszcze, żeby nagrać ten filmik, ponieważ no, ja słyszę jak mówię i mnie to denerwuje. Więc jeżeli was też to denerwuje, to bardzo przepraszam, jednakże no nie mogę już tego odwlekać, bo to nie ma sensu. A czym dalej w tydzień, tym większe zło się zbliża, kolokwia, różne takie sprawy, dlatego dziś jest ten dzień. Poza faktem, że prawie nic nie słyszę i ledwo siebie słyszę, bo mi się uszy zatkały, to wydaje mi się, że jestem gotowy. Mamy lekką obsuwę, dzisiaj jest 4 kwietnia, wtedy kiedy ja to nagrywam, a czy to dzisiaj będzie? Możliwe, że będzie 5, ale możliwe, że jest 4. Możliwe, że nieważne. Tak więc po prostu książkowo się działo. Mamy książek w tym miesiącu 11 i wydaje mi się, że po prostu przejdźmy do pokoju ocen i przedstawię wam kategorie. Ogólnie trochę poszalałem z tymi kategoriami i są całkiem długie, więc uwaga. Wszystko, czego tylko dotkniesz, to staje się złotem. Znany cytat, znana piosenka. Po prostu wydaje mi się, że to złoto, nawiązanie do pierwszego miejsca, idealnie pasuje. Następnie, przepraszam, chyba zgubiłem się w twoich pięknych literach. Jest nadal dobrze. Idziemy dalej. One przychodzą, odchodzą stale. Ja wiem, że ty zostajesz. Stabilnie. Taka książka. Stabilna. Tak szczerze, to na ten moment możesz odejść. Takie nawiązanie do poprzedniego, że zostajesz, ale ty możesz odejść akurat, bo tak no... I... Ostatnia kategoria. I wanna give you a 0, but that's not possible, so I give you a 1. Czyli też znane. Uciąłem początek, kiedy są, but nieważne. Tak więc już teraz bez dalszego gadania zabierajmy się. Tu chyba są wszystkie ułożone, tak, są ułożone chronologicznie, dlatego super. No i pierwsza książka, czyli Syn Nieskończoności, Adam Silvera. Gdzie by to dać? Wydaje mi się, że damy to tutaj, ponieważ to jest taka kategoria pomiędzy i ta książka też była pomiędzy. Ogólnie to chyba była moja pierwsza książka tego autora i z tego co wiem, to jest też jego pierwsza fantastyka, jaką napisał, ponieważ on raczej pisze młodzieżówki lub raczej young adult. Więc to było urban fantasy, akcja dzieje się w Nowym Jorku. No, ogólnie nie było to jakieś mega porywające, ale jednak to przeczytałem i bawiłem się całkiem. Było tak stabilnie, więc wracałem do tej książki, może nie z jakąś ogromną chęcią, ale były takie momenty, że jednak no, chciałem wiedzieć, co w tej akcji będzie się działo, więc wydaje mi się, że no, tak pomiędzy to jest dobre miejsce dla tej książki. Następnie, bardzo kontrowersyjna książka pod względem takim, że ona jest bardzo kontrowersyjna dla mnie, pod względem takim, że moja opinia jest kontrowersyjna na jej temat. To było skomplikowane wytłumaczenie, ale mówię o Rdzy Jakuba Małeckiego i to będzie, tak szczerze to na ten moment możesz odejść. Ogólnie Małeckiego czytałem Święto Ognia, no i skusiłem się na te Rdze, bo tak sobie pomyślałem, no to Święto Ognia miało potencjał i ja widziałem tam coś fajnego, zresztą mówiłem o tym, że widziałem to, no i stwierdziłem, dobra, następna książka, będzie dobrze. Ale ja nie wiem za bardzo, co się wydarzyło, ale ta książka średnio mi się podobała, wręcz nie podobała mi się. Jednakże na ten moment zrzucam winę na to, że słuchałem jej w audio i w planach mam po prostu przeczytanie jej. I wydaje mi się, że na ten moment więcej nie chcę po prostu mówić, bo... Ja wierzę, że to może mi się spodobać. Po prostu to jest taka książka, że nie podobała mi się, ale wierzę, że może mi się spodobać. A czemu się tak wydarzyło, że mi się nie podobała? Nie wiem, może moje okoliczności życia, może pogoda była zła akurat w tym dniu, w którym zacząłem czytać tę książkę, nie wiem. Jednakże dam jej jeszcze jedną szansę kiedyś w przyszłości. Prawdopodobnie odległej, ale w przyszłości. I lecimy sobie dalej i mamy ultimatum. Trochę jestem zaskoczony, gdzie to dałem, ponieważ wybrałem kategorię tak szczerze, to na ten moment możesz odejść, bo ta książka była spoko, ale nie do końca była spoko. Ona poruszała bardzo wiele fajnych takich tematów, które mnie ciekawiły, jednakże dosłownie poruszała. Na przykład właśnie było tam o terroryzmie i
to było, w sensie ciężko trochę mówić, że to było tylko dotknięte, ponieważ ta książka w sumie skupia się wokół właśnie tego terroryzmu, ale trochę było dotknięte. Wiecie co, ciężko mi jest to wytłumaczyć i ciężko też mi jest teraz przytoczyć jakieś konkretne argumenty takie, nie wiem, zdaniami czy cokolwiek, sytuacjami, ponieważ była ta książka czytana przeze mnie na początku miesiąca, a już jest następny miesiąc i jestem w stanie wam nakreślić fabułę, jestem w stanie wam opowiedzieć co nieco, jednakże no już swojej argumentacji nie pamiętam. Pamiętam tylko, że naprawdę byłem taki jak mega ciekawe. Możesz powiedzieć coś więcej? A ta książka mi powiedziała nie. Teraz Tajemnica domu w Bielinach chyba. Tutaj mam taką małą tą okładkę, że nie widzę, bo nie mam okularów. Tak. Ale chyba w Bielinach, a zawsze mówiłem w Bielanach. Czy to nie za ostre trochę dla tej książki? Wydaje mi się, że też znowu właśnie bardziej by mi się podobała, gdybym ją jednak przeczytał. A tak to chyba trochę się wyłączyłem na audiobooku. Jest taka szansa, jest, istnieje. Jednakże osobom młodszym dałbym tę książkę. Jakby czemu nie? Była no spoko tak mimo wszystko. W sensie to jest książka jednak dla dzieci, więc też możliwe, że po prostu byłem nie w tym etapie życia dnia, w którym bym chciał być czytając taką książkę. Jednakże ona zainspirowała mnie do przeczytania jeszcze jednej książki z tego miesiąca, która będzie potem na koniec, bo właśnie tutaj mieliśmy poruszane wątki mitologii słowiańskiej i znowu też ten sam problem co w Ultimatum. One były poruszane, ale sorry, ja autentycznie obawiam się, że mój głos nigdy nie wróci do normy. Ja już naprawdę od paru dni żyję z takim przeświadczeniem, że już nigdy nie będę mówił tak, jak mówiłem wcześniej. Jest to wizja straszna i przerażająca jednak, że na pewno jest to tylko wizja w mojej głowie i nie trzeba się nią przejmować. Wracając. Ta książka właśnie poruszała te tematy mitologii słowiańskiej, która... Może powiem potem o mitologii słowiańskiej, jak już przejdziemy do książki o niej. Jednakże no właśnie były tak lekko poruszone i miałem taki niedosyt, dlatego też stwierdziłem, że trzeba sięgnąć po coś dalej. To tyle, co chciałem powiedzieć. Następnie mamy Wrony. I wydaje mi się, że to będzie dobra kategoria. Pomimo, że, czyli przepraszam, chyba zgubiłem się w twoich pięknych literach, ponieważ pomimo, że te kategorie są trochę prześmiewcze, to tutaj trzeba by było jednak zachować troszeczkę powagi, ponieważ jest to książka traktująca o tematyce poważnej i niesamowicie wręcz poważnej i smutnej. Tak więc tutaj jakby odstąpię od wszelkich żartów, ponieważ byłyby one niesamowicie nie na miejscu, a książka jest naprawdę dobra i kolejna sprawa jest taka, że też chciałbym ją jednak przeczytać w wersji papierowej, pomimo, że ona, sorry, zaciąłem się, pomimo, że ona w wersji audio także mi się podobała, to jednak chciałbym to przeżyć jeszcze raz i właśnie przeżyć to na papierze. Problem mój, o którym mówiłem na vlogu, jest taki, że ja jestem mało wrażliwym człowiekiem, tak w sumie, i mało takim emocjonalnym i ja nie podchodzę do książek zbytnio emocjonalnie, ale staram się to zmienić, ponieważ da się to zmienić. I po prostu chodzi mi o to, że staram się bardziej rozumieć emocje innych i jakby uczyć się różnych emocji właśnie z książek i wzorców zachowań i tak dalej. I po prostu czułem ten smutek i czułem to wszystkie te wydarzenia, jednakże nie czułem ich aż tak mocno, dlatego też chciałbym jednak przejść do wersji papierowej, ponieważ wtedy, kiedy czytam, mogę sobie przerwać, a audiobooka jest zatrzymać ciężej oczywiście i jakby jak zatrzymam, to mogę sobie przeczytać po prostu na przykład tam zdanie, a cofać audiobooka. To skomplikowane są sprawy techniczne, ludzie. Tak więc była to książka bardzo dobra i smutna. Polecam, jednakże nie polecam osobom bardzo wrażliwym i wyczulonym na ból dzieci, bo właśnie tutaj taką tematykę mieliśmy. Następnie przechodzimy do reportażu o psychiatrii. Nazywa się Głośnik w głowie. Reportaż o psychiatrycznym leczeniu w Polsce, coś takiego. I to będzie wszystko, czego tylko dotkniesz, to staje się złotem. Nie ukrywam, że moja ocena prawdopodobnie pochodzi z moich niedawnych zainteresowań psychiatrycznych. To jest książka, która moim zdaniem jest bardzo rzetelna i tak jak doświadczyłem tej psychiatrii troszeczkę w małym stopniu, jednakże doświadczyłem, to mogę wam powiedzieć, że
wszystko, co tutaj jest opisywane, jest naprawdę autentyczne i po prostu rzetelne. Jakby widzę zastosowanie tych historii w prawdziwym życiu, że jakby one nie są w żaden sposób właśnie przekłamane, udziwnione, tylko jest to tak, jak jest naprawdę, czasami w sposób brutalny. Jednakże no w naszym kraju jest ciężko z takimi tematami i ta ochrona zdrowia to jest ciężki temat, a ochrona zdrowia psychiatryczna, ochrona zdrowia psychicznego, to jest temat, którego nie chcę podejmować, ponieważ jest już w ogóle mega trudny i denerwujący i skomplikowany, więc jakby pominę. Ale jeżeli jesteście w jakimkolwiek stopniu zainteresowani psychiatrią, obojętnie z której strony tak naprawdę, czy to pacjenta, czy to lekarza, czy też innego personelu, całego personelu medycznego, który bierze udział jakby w procesie leczniczym, to i diagnostycznym, nieważne, to jest to dobra książka i naprawdę polecam Wam się z nią zapoznać, bo po prostu jest rzetelna i jest bardzo dobra i jest bardzo ciekawa. Nie jest to, nie są to jakieś suche dane, suche fakty, tylko właśnie to są historie, historie rodzin, historie z różnych perspektyw, tak więc naprawdę można się dużo dowiedzieć. Następnie mamy Vicious i to też szybko pójdzie do wszystko, czego dotkniesz, tylko dotkniesz, to staje się złotem. Sorry, nie umiem za bardzo czytać, jednakże wydaje mi się, że to jest następna książka do rereadu. Vishwab to jest po prostu autorka, która mnie coraz bardziej zaskakuje, ponieważ ja najpierw przeczytałem jej książkę Mroczniejszy odcień magii. To pierwszy tom, nie wiem, czy to był ten akurat tytuł, jednakże. Jeżeli oglądaliście moje filmy, to wiecie, że ona mi się bardzo podobała, ja tam o niej mówiłem całkiem sporo chyba, no dobra, nieważne, ale podobała mi się bardzo. I teraz tak zabrałem się w sumie przez przypadek za Vicious. I słuchajcie, to była bardzo ciekawa książka, ponieważ było tutaj coś dla mnie nowego i świeżego. Po prostu autorka dała nam ogromne pole do popisu w kwestii tego, że to my wybieramy, kto jest zły. Chociaż właśnie tutaj w tej książce o to chodzi, ponieważ zawsze mamy, przeważnie mamy w książkach powiedziane, to jest ktoś dobry, to jest ktoś zły. A tutaj wybór należy do nas. Pomimo, że w większości przypadków zgodzimy się wszyscy raczej, że jeden i drugi bohater jest zły, to nadal mamy miejsce do popisu w kwestii tego, kto jest gorszy, kto jest większym, nie wiem, złoczyńcą, kto jest gorszym człowiekiem. To tak trochę brzydko powiedzieć, jednakże tak to powiedziałem, przepraszam. No więc ja tutaj nawet już zamówiłem sobie drugą część w papierze, żeby ją przeczytać. I wydaje mi się, że niedługo to nastąpi i będę się za to zabierał. Naprawdę historia dobra, dobrze wykreowana, bohaterowie ciekawi. Moce interesujące. Ogólnie, bo to jest raczej fantastyka. Czy powiedziałbym, że to sci-fi? Nie, raczej bym powiedział, że to fantastyka. Sorry, ja jeszcze się nie znam za bardzo na kategoriach i próbuję sobie sam pogadać, ale raczej fantastyka, tego się trzymajmy. Chociaż urban fantasy był, z tego co pamiętam, to świat był realny, chyba. Tak, raczej tak, dobra, nieistotne, bardzo fajna historia, koniec. Następnie Lopif. I Lopif, tak szczerze, to na ten moment możesz odejść. Nie będę się za bardzo rozpowiadał na temat tej książki, ponieważ jest cały calutki vlog o niej i tam jest dużo moich przemyśleń. Gravity of Us, słuchajcie, najwyższa kategoria, ponieważ no to była historia, której potrzebowałem w tym miesiącu po tych wszystkich książkach, które były cięższe, zarówno co do tematyki jak na przykład Wrony czy Głośnik w głowie, jak też do ilości, na przykład właśnie Lopif. Więc stwierdziłem, potrzebuję czegoś lżejszego, czegoś rozrywkowego, czegoś miłosnego, romansidła. Romansidło to brzydkie słowo. Się nie jest brzydkie, ale jakoś mi się nie podoba, źle mi się kojarzy. I zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej książce, poza jakby MWM? MLM. Sorry. Uczę się jeszcze. No i okazało się, że całkiem oczywista sprawa, ponieważ na okładce chyba jest rakieta. I jakby jeszcze słowo gravity, grawitacja sugerowało jakieś wątki kosmiczne, jednakże ja myślałem, że to bardziej będzie przenośnia, ale nie. Były wątki kosmiczne, w sensie może to za dużo powiedziane kosmiczne, ale był ciekawy pomysł, który mi się podobał, bo mamy tutaj
Powiem wam krótko o fabule, uwaga. Mamy tutaj chłopaka, który prowadzi w internecie swoją działalność i on tam dostarcza ludziom informacje o Nowym Jorku, tak mi się wydaje. No taki miał serwis informacyjny. I jego ojciec ogólnie startuje w takim programie, żeby lecieć w kosmos, na Marsa, żeby zasiedlić Marsa. I oni zrobili coś takiego fajnego, że tych te rodziny astronautów nagrywają, czyli zrobili takie Kardashianki, tylko że z astronautów, i po prostu zrobili takie TV show i pokazują życie tych ludzi, co brzmi dla mnie bardzo ciekawie, i gdyby istniało coś takiego w prawdziwym życiu, to bym na pewno to oglądał, ponieważ jakby reprezentacja była bardzo ciekawa, no bo te rodziny astronautów, no to w sensie zmierzam do tego po prostu, że astronauci są osobami wykształconymi i to by było całkiem ciekawe, nie wiem, mam nadzieję, że nie zrozumieliście mnie źle, ale po prostu interesowałoby mnie oglądanie życia naukowców w formie Kardashianek. To by mogło być ciekawe. A, no i potem jest ten jeszcze wątek romantyczny, ale właśnie jakby czułem, że w tej książce nie tylko ten wątek romantyczny się liczy i to mi się podobało, bo to nie było tylko właśnie nastawione tylko na tę jedną rzecz. Kolorystycznie podobnie, cały ten czas i... Boże, jaki przykry miesiąc. Tak szczerze to na ten moment możesz odejść. To jest książka, na którą wydaje mi się, że byłem zbyt zahypowany i za bardzo ten hype krążył wokół mnie i ja po prostu miałem za duże oczekiwania. Nie ukrywajmy, ale prawdopodobnie słyszeliście o tej książce i wiecie coś tam, cokolwiek, to już dużo, jak się wie coś o książce. No i bardzo się nastawiłem, że ja będę czytał tę książkę i ona mi się będzie podobała i że będzie fajna i że właśnie będą jakieś te smaczki naukowe, bla, 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 bla. Ostatecznie nie dostałem nic. I tutaj też mi się podobał początek, podobał mi się klimat na farmie i to było całkiem fajnie i jakby potem z biegiem czasu coraz mniej mi się podobało i po prostu działo się coraz więcej rzeczy, które jakby byłem obojętny, nie byłem zainteresowany i no nie wiem, jakoś tak nie podobała mi się po prostu ta książka. Ambicje nieskończone, nie no, chciałem powiedzieć, że naprawdę oczekiwania nieskończone, jednakże potem był ciężki upadek. I na sam koniec już wcześniej wspominana mitologia słowiańska i damy ją na sam koniec do ostatniej kategorii najgorszej, ponieważ mamy tam pusto. Nie, tak naprawdę... A to był dobry żart, a nawet się nie zaśmiałem, sorry, jestem chory. Dosłownie jestem chory, bo mam zatkany nos, dobra. Więc tak jak mówiłem, ta tajemnica domu w Bielinach mnie zainspirowała do tego, żeby zapoznać się trochę bardziej z mitologią słowiańską. No i podjąłem takie kroki, żeby właśnie no, coś tam poczytać z tej mitologii. I moje wnioski są takie, że bardzo ciekawe były dla mnie te wątki, na przykład z Mora, bo ja po prostu usłyszałem w życiu, jak na przykład moja babcia mówiła o zmoracie dusi, bla, bla, bla. I jakby nie wiedziałem nawet, że to chodzi, że to pochodzi z mitologii słowiańskiej, dlatego to było ciekawe, bo po prostu zrozumiałem, dostałem uzasadnienie tego, co słyszałem już wcześniej w życiu. I też bardzo, najbardziej mi się podobał, znowu zapomniałem, jak to się nazywa, ale właśnie, że taki demon, upiór z mora, która atakuje ludzi w południe, jak giną na pole i po prostu chodzi o to, że ona ich atakowała, a to było tak, że nie wolno pracować w polu w południe, bo słońce jest wysoko, świeci wam na łeb i będziecie mieli udar. Tak w skrócie. No i właśnie podobało mi się to, że to medyczne przedsięwzięcie, jakim jest udar, było tłumaczone po prostu czymś mitologicznym. Bardzo fajne, bardzo mi się podobało to. Ale tak ogólnie to całkiem nudna była ta mitologia. Może w nudny sposób przedstawiona, no nie wiem, jakoś tak nie porwało mnie szczerze, liczyłem na coś więcej, więc może znowu tutaj kwestia moich oczekiwań, które no niestety, ale upadły. Sorry, bo ja tutaj widzę, że kadr mam tutaj, mam pół metra nad głową. Nieważne. Tak więc bardzo lubię te podsumowania, bo teraz widzę, jak wyglądał mój miesiąc. I wiedzę, że to niestety był miesiąc rozczarowań. W sensie, no, na to wychodzi, że jakoś tak było dużo, ale jakościowo średnio najeżdża. Zobaczymy, co czeka mnie w miesiącu kwietniu. Czytam aktualnie trzy książki. Mega fajne, mega ciekawe.
No dobra, może nie przesadzajmy z tym mega, ale są fajne, są ciekawe. Zresztą o jednej wiecie, bo wczoraj dodałem filmik, jak czytałem przez 30 minut po to, żeby nagrać film i nie używać swojego głosu. Stwierdziłem po prostu, że mój głos wszystkich zdenerwuje, jednakże jest szansa, że denerwuje tylko mnie i ja po prostu mam już dosyć tego nosa zatkanego. Więc mam nadzieję, że następnym razem, gdy się zobaczymy, to już będę w 100% zdrowy i będę mógł przemawiać do Was swobodniej. Tak więc tutaj standardowo macie mojego Goodreadsa, jeżeli jesteście zainteresowani update'ami czytelniczymi i wszystkim, co myślę na temat książek w czasie bardziej na żywo niż na YouTubie, ponieważ na YouTubie zanim się zmontuje i o Jezus, ile to roboty, to tutaj jest to najlepsze miejsce, by je śledzić. Sorry, połączyłem moje gadanie. Dobra. Oczywiście możecie dać mi w komentarzu znać, co Wy przeczytaliście w miesiącu marcu i widzimy się za miesiąc. No i co? No i cześć, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Wyłączam Was. No.